Słuchajcie, Bobo w tym momencie rozmawia z Julii i próbuje ją przekonać, że my chcemy zniszczyć całe Bobowice i Bobo chciałby nawiązać sojusz z Julii przeciwko milionowcom. Nie, to się w ogóle nie mieści w mojej głowie, słuchajcie. Klikajcie teraz suba, klikajcie dzwonek i w pierwszej linijce w opisie macie sklep www.abra. I ty. Dobra, słuchajcie, sami widzicie, oni są razem w domu i wydaje mi się, że Bobo chodzi normalnie po różowym kolorze i nie pajacuje, nie podmienia tego na dirt, czyli naprawdę ćwiczyć silną wolę, słuchajcie. Ja w tym momencie oczywiście też wypijam podkę na niewidkę, no żeby tutaj nie było żadnego przypału, tak żeby oni nie wiedzieli, że ja tutaj jestem, kurde, słuchajcie, mam 3-minutowe niewidki, no gratulacje, Abra, że wziąłeś 3-minutowe niewidki, dobra, słuchajcie, odciszam się i teraz tak, jest tutaj Bobo, normalnie w sypialni razem z Julii i o czym oni, słuchajcie, tutaj gadają? Pogadałeś sobie z Julii, czy nie? Ale co ty chcesz ode mnie? No trzeba się zbloić, bo chłopaki nas los papilom. Ale jak nas? Ja miałbym dlaczego los papila ci Julii, na przykład? No oni po prostu los papilą nam całe Bobowice, ty tam mieszkasz. I dlaczego miałbym los papila ci całe Bobowice? Po co? Weź mocny rozbieg i puknij się w łeb Bobowice, w ścianę. Jak los papilą całe Bobowice, potem się zajmą tobą. Aha, no na pewno, aha, nie no. On naprawdę uważa, że ja, Maciuch, Agentix, Elviso i powiedzmy Dresi chcemy rozwalić mu miasto. Po co mnie byśmy to zrobić? Ale Julii, musisz rozumieć, że smartfon to jest super rzecz, ponieważ można porozmawiać ze znajomymi, nie oferując im picia. Co w ogóle on gada? No chłop na łebu, on się chyba na bzdryngoli znowu. I po prostu musimy się zbroić na chłopaków. Ale ja nie chcę się zbroić, zobacz, ja mam tę ładną wioskę, czemu on w ogóle, słuchajcie, namawia Julii? Julii, która nie ogarnia robienia zbrojek diamentowych. Widzisz, tu jest wszędzie dilt, chłopaki. To twój dilt. O, jako to jest incepcja. On uważa. Myślisz, że ja bym do luzowej on rozwalił wioski? Praktycznie wszystko w dircie, wszystko jest w dircie. I on wciska to Julii, że to my zrobiliśmy. Nie rozwalił nigdy, ja widziałem na kamerze, ja to mam na fotopułapce, to Elviso zrobił. Aha. To pokaż mi to. Ej, to jest niesamowite, jaki to jest cwany lis, naprawdę. Ej, strasznie to jest. Widzisz tego kotka? No. Kot jest, nie? I o co tutaj chodzi? No właśnie, to mi uwierz, że to Elviso zrobił Agentix, no bo taki kot mu powiedział, że to... Co? Maria, nie, no nie, no debil, ale taki słodki, tak jak ja, by cię nie okłamał. I teraz będzie na słodkie. Ale nie mieszaj w to Denisa. Denis nie ma z tym nic wspólnego. Ale kto się nazywa Denis w ogóle? Nazywa się Denis, faktycznie. To czemu wszystko los papilone? Ja bym cię tego nie rozwalił aż tak bardzo. No na pewno, no na pewno Smarkacz by tego nie rozwalił tak bardzo. Oni coś planują? Nie, Julii się wkręca w to. Ona pyta o więcej. Los papilanie nas. A gdzie to ma się zacząć? Kiedy? Ej, kiedy serio, się ma on ją zmanipulował! Przecież to jest gość, który, słuchajcie, nie potrafi nawet w Minecrafcie pływać, a jest w stanie zmanipulować Julii? No. Patrz, zapytaj się Krowy, gdzie to się ma zacząć. Ale nie da się pytać Krowy, ty mi powiedz, jak już mnie przekabacasz. No, słuchajcie, i właśnie na tym poziomie, na poziomie pytania Krowy o początek wojny jest całe to myślenie Bobo, że my chcemy rozwalić Bobowice. Nie, ja się nigdy nie powiedział, że chcemy rozwalić Bobowice. Gość normalnie wcisnął w głupi, pusty mózg to. Pani Klowo, czy Agentix, Abela i Elviso i Maciuszek chcą rozwalić Bobowice? Nie, nie chcemy, nie chcemy! No słyszałaś? Co ci powiedziała? Czy on zrobił icho, jak koń, to co ci powiedziała, że tak? Nie robi. Krowa! I że chcą. Dobra, nie, ten odcinek. Czyli ona jej słyszała. Dobra, dziwny, to pokaż mi, gdzie robisz te zbroje. Ja muszę sobie jakiś mur wybudować. Ej, a w ogóle wiesz co ci ej, naprawdę, ona to łyknęła. Ona to kupiła. Mam właśnie poważny problem z pamięcią. Nie mogę niczego zapamiętać. Widać po tych dwóch szarych komórkach w mózgu, no. Ja ci powiem, a ty mi powiedz, od kiedy mam ten problem, dobra? No. To słuchaj, to ja przyjdę. Julii, mam poważny problem z pamięcią. Nie mogę niczego zapamiętać. Ej, dobra, nie, chwila, teraz co się dzieje, bo ja naprawdę dobra, trochę nie rozumiem, co się dzieje. Skąd gada? On namawiał Julii na zbrojenie się, a teraz o jakimś problemie gada. Ja sama zacznę a co, ona lekarz jest? Przychodzi baba do lekarza? Przychodzi Bob do lekarza? Nie rozumiem, no słuchajcie, no jakby co jest? Trzeba robić mul w tym momencie. Pytanie, gdzie ty teraz każe mul? Gdzie masz magazyn? No, jak to mnie nie widzisz? Tutaj, za tobą. A jesteś tu. Ej, słuchajcie, to jest pytanie, gdzie masz magazyn z obsydianem? Ja nie mam obsydianu, ja nie potrzebuję tego. Jak to nie masz obsydianu? Ja nie wiem. Naprawdę masz, nie wiem, jak oni mogliby się dogadać, żeby masz, się uzbroić. Jest ten obsydian, masz. Widzicie, tutaj. Ona go nawet nie widzi, więc jakby tutaj, nie o, wiem, czy Julii to jest najlepszy kompan do obrony Bobowic. Tak szczerze, tak jest nie umieszczając jej, ale... Co ja mam z tym obsydianem zrobić? Jezus Maria, ale naprawdę? Masz tego tyle? Musimy zrobić mule ile od ma? Ile ma? A pokaż, ile ma? Tak, milionowice są tam, więc chodź, robimy mule od milionowic, chodź.
No dobra. Dobra, ale czy on chce oddzielić wioskę Julii od Milionowic? Ja myślałem, że on chce zbroić Bobowice. Żeby ci od Milionowic po prostu nie psysli, żeby nie było psypału. Chodź, więc chodź, postawimy mul. Ty, ale wiesz, że on idzie w drugą stronę od Milionowic? Ale to Milionowice są w drugą stronę, gdzie ty jesteś? Nie, tak, nie, no co za łeb! No co za pustak, słuchajcie, no. Ale ja muszę odgrodzić moją farmę, bo ona jest za ładna, żeby ją zniszczyli. O, ale dlaczego my mielibyśmy zniszczyć farmę Słoneczko, bo ona się nazywa Słoneczko? Po co mielibyśmy ją zniszczyć? Boisz się o koniki, ty nie boisz się. No i tam są moje koty, szybko, choć musimy ten mur postawić, bo ona to naprawdę łyknęła. O nie, bo po różowym chodzi, no go ja, po poli! Dobra, idziemy. To ty stawiasz tego dirta? Nie, to nie ja, widzisz, ja stawiam tylko obsa. Dobra, gdzie ja mam ten mur zbudować? Ja nie. O, tu KFC do nich wysadzą w ogóle. Boże, nie. Weźcie mnie, ale nie. Dobra, słuchajcie, no, jestem widziany. Nie wiem, ja teraz chyba, potek, ja chyba bo nie chcę tego mało, muru ale chowam się za drzewem. Czekaj, ja chyba nie chcę. Nie ja wolę zrobić sobie zbroję i być gotowa na wszystko. Bo tu trzeba zrobić taki mur, żeby oni na pewno nie. Problem jest taki, że Juli raczej, słuchajcie, nie umie robić zbroi. Znaczy, wiecie, jakby to brzmi trochę bekowo, ale ona jest po prostu nowa stosunkowo w Minecraft, no nie? I wydaje mi się, że ona serio nie umie zrobić dobrej zbroi, więc Bobo musiałby jej pomóc. Co myślisz o tym, dobry mur? To jest najgorszy mur, jak widziałem, ale tak dosłownie, wydaje mi się, że lepiej, żeby go nie było. Zbuduję mu. Ej, dobra, wypiję podkę i podejdę. Wstawię tego obsa troszkę więcej, żebyś miała i chodź. Ej, słuchajcie, idziemy. Dosłownie przez ten mur można tak przejść. Dosłownie, literalnie można. Ci pokażę? Pokażę ci, co odkryłem w twojej wiosce, naprawdę. To była coś serio? Jak to odkryłem, co ja pomyślałem, że od razu ci muszę o tym powiedzieć. Chodź szybko. No już biegnę, a co odkryłeś? Jak zobaczyłem to, co chłopaki postawili, to po prostu ja się załamałem i ale co my postawiliśmy? Ja muszę to ci my pokazać. Nie postawiliśmy żadnych oni w mojej wiosce, wież, zbrojeń, nie postawiliśmy mały murek, żeby oddzielić Bobowice od Milionowic. No tutaj, to chodź, pokażę no ci, właśnie, no a i chodź, dowiedzieć. Idziemy. Ale znaczy, my nie budowaliśmy, ej, on coś tutaj znalazł, co my zbudowaliśmy? Chodź i nie budowaliśmy to nic takiego. I szukaj zdjęć jakiś. Bo oni cię podglądają, robią tajną bazę, widzisz to? Ej, on jej pokazał tu. Widzisz to? Mas, ej, to już jest totalnie przesada! Łap jedną łódeczkę i oni rozumieją. Przecież to prowadzi do jego tajnej bazy, która jest naprawdę rozbudowana. Bo ja to ona widziałem, jest naprawdę to duża. Raz tam jest po prostu Dirtoluda. Odkryłem, chodź, chodź. Po prostu ej, wsiadam zobaczyć do Juli. Ale chodź, słuchajcie, o, co patrz, jest? To w ogóle kwiatuszki są, rozumiesz? Rozumiesz, to nawet są kwiatuszki. Tak, on to tutaj, niby kiedy on tu niby kwiatki? Rozumiesz? O Jezu, ja nie umiem w tym pływać. Ej, dobra, ja nie wiem, co się w ogóle dzieje. Ej, ona płynie w jedną stronę, pan płynie w drugą stronę. Tutaj idziemy w drugą stronę. Ty, no naprawdę, no jedno lepsze od drugiego. No ja nie wiem, czy oni byliby w stanie zrobić. No patrz, co ona robi w ogóle. Jezus Maria. Idzie z buta. Z buta, to wsiadaj do mnie w takim razie. Wsiada do niego, to ja wezmę tu drugą łódkę. Wsiadaj do mnie, uważaj, babo. To ja wsiadam do Bobo, wsiadam do Bobo. Nie, dobra, wysiadam, niech ona wsiądzie, niech ona wsiądzie, słuchajcie, a ja sobie wsiądę do tej drugiej łódki po prostu. Ej, to jest po prostu masakra, słuchajcie, co tu jest w ogóle? To jest team największych nubów, jakich ja znam w życiu, nie? Rusaj tym dupskiem, bo się klęcimy. Ja nic nie ruszam, to ty nie umiesz no jeździć. No przeciwwagę robisz! Przeciwwagę! No ja cię słucham. Ja nie wierzę, nie! To ej, co jest? Dobra, Juli, jak ty... Ej, bo wysiądę. Nie, Juli, ja mówiłem, że jesteś przekochana w ogóle. Wsiada i będziesz fajny. O, chodź. Jedź. Bo my ej, jaka być, to jest jasna. Bo my mamy sojusz ze sobą i ja nie obrażam sojuszników. Aha, nie, ale starego, czyli biednego Aberkę, to już obraża. I jest no, wszystko w porządku. No, ale mamy sojusz, bo mu przeciw ja tak cały czas klikam, słuchajcie, ten klawisz E, żeby sprawdzać, wiecie, ile mam jeszcze niewiski, no bo sami dobra widzicie, że mam 3 minutowe, nie? Trzeba w tym momencie rozpapierić całe Milionowice, bez no jak rozpapierić no, całe Milionowice? Poczekaj, bo mnie mama woła, poczekaj, bo mnie mama woła. Co się właśnie dzieje? Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, co się teraz dzieje. Panie, wbijam kolejną momencie, poprzeczkę, słuchajcie, wbijam i robimy się teraz po prostu, nie? Tu chodź, tu w ogóle to jest, ja ci to pokażę, on to jest taka mała tajna baza. On pokazał całą bazę. Rozumiesz to? To jest Abry? Baza. To on to zbudował? Tak, to zbudował. Jak to wiedziałam, co? Dosłownie, oni mają tyle sekretów. Ej, napiszcie w komentarzach, napiszcie w komentarzach, czy ja oszalałem, czy to jest po prostu, tam, słuchajcie, jakiś oszust. Słuchaj, ja się o tym wszystkim dowiedziałem, bo podglądałem chłopaków i rozumiesz, oni to wszystko ukrywają przeciwko tobie. Oni chcą rozwalić co twoją całą wyspę, nie, twoją całą wioskę nie, luzową. Nie, ej chodź, nie, chodź. Co jest tym typem? Jaki spisek? Pójdziemy teraz pod jaksy normalnie i ci zrobimy seta, chodź. Okej, on chce teraz i w ogóle wiesz, zbrojkę jak zrobić, seta, kumacie? Nie? Możesz mi dać, ja ci pokażę, umiem. Aha, to ona umie robić, on ma bloki biaksów, i zrób sobie całego dobra seta.
Dobra, zrobię sobie tej secika. Okej, słuchajcie, mi by się przydała kolejna potkana na niewidzka, ale spokojnie. Crafting. Creative! Gdzie masz creative? No właśnie, to jest ten poziom, no. Słuchajcie. Zamiast powiedzieć crafting, gdzie masz creative? No nie, i oni chcą się zbroić w sojuszu, nie, nie, napiszcie w komentarzach, gdzie masz creative'a. Ej, ale bo faktycznie, zauważcie, craftingu tu nie ma. No wiadomo, że chodziło o crafting, tak, no chyba nikt nie ten, ale faktycznie tutaj craftingu nie ma, no nie, ale... To było strasznie mocne akurat. Pokażę ci, mam jakąś, mam tajną broń przeciwko gangu milionowic. O nie, oni mają jakąś broń, oni mają jakąś broń, nie, ja muszę się wykopać, muszę to zobaczyć. Muszę to... Oj, wybuchła mi trąbka. On ma jakąś trąbkę? Trąbka wybuchła. O czym on mówi? Dobra, słuchajcie, lecę tam do niego, lecę tam do niego. Ale o jakiej trąbce? Dobra, masz już skraftowane to wszystko, czy nie? Nie. Aha, no, to jest najbliższy crafting, kumacie? Ej, strasznie mocno to jest. Ej, ona nie wie, jak się robi zbrojki, rozumiecie? To jest trochę przypał. Masz już buciki i wszystkie rzeczy, czy nie? Nie mam. Dobra, no to mamy mały problem, bo wiecie, o co chodzi? Co on robi? To on ma jakąś trąbkę na milionowicę? Ej, on mógłby po prostu dać Julii te rzeczy z tej skrzynki, słuchajcie, przecież patrzcie. Tu jest normalnie skrzynka i mógłby te rzeczy jej dać. Mam zbrojkę. Dobra, to chodź teraz. Dobra, lecę, słuchajcie, za nimi. Naprawdę, nie rozumiem, nie rozumiem, nie wierzę w to, co się dzieje. Musisz sobie te poteczki na expa wziąć z tej skrzynki. Przecież nie ma ani hełmu, ani butów. O Jezu, a co to są jakieś zaklęte poteczki? Co to jest? Tak, weź sobie ją trochę do lęki. Okej, okay, Julii nie wie, co to są, słuchajcie, butelki z expem, ale przecież no, ja kiedyś pokazywałem chyba, nie? Pod siebie, żeby wbić level. Oj, tak, tak! Wy wiecie, co ja zrobię? Kto wie, co ja zrobię? Oj, zbieramy level! Zbieramy level od Julii, tak! Na dole masz takie... 27 niewidki, dobra, dawaj, bo będę musiał uciec, słuchajcie, Dobra, dobra. Mam 13. No to wbij 30. No dawaj, wbij. Nie, dobra, słuchajcie, teraz muszę się zawrócić, muszę iść po kolejne potki, bo to się, słuchajcie, naprawdę źle skończy. W takim razie lecę tutaj tunelem, normalnie na górę. Ej, dobra, słuchajcie, wracam. Problem jest w tym, że ogólnie Julii już była w tej bazie. Ja raz podglądałem z Julii właśnie Bobo i widzieliśmy ten tunel, widzieliśmy tą bazę. Julii oczywiście tutaj udaje, że tego nie widziała, no bo gdyby wygadała to Bobo, no to Bobo na bank by już ją z tego sojuszu wyrzucił i prawdopodobnie całą tą bazę wywalił. Ja tylko się boję, że naprawdę... Tak naprawdę Julii jest po stronie Bobo, kiedy nie powinno być żadnej ze stron, bo nie chce nikt przecież nikogo klepać. Znaczy, my nie chcemy klepać Bobowic, no nie? Jakby rozumiecie, co on tutaj na myśli. Mamy jeszcze 2,5 minuty niewidzialności, więc spokojna, słuchajcie, głowa. Tutaj Bobo widzę, że sobie coś enchantuje. Natomiast jeśli chodzi, słuchajcie, no, o Julii, ona... Masz ten 30 level? Ona dalej, słuchajcie... Chciałem powiedzieć, że dalej nic nie zrobiła, ale słuchajcie, wbiła sobie 30 level butelkami z expem Bobo. I ona ma tylko klatę i spodnie. Dobra, ale słuchajcie, no, to naprawdę ona nie ma. Ale nie mam, muszę wziąć lazuryt, tak? Mas, już przecież tu jest lazuryt, nie? Tak dosłownie, tam był blok lazurytu. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja nie mogę tego wziąć. Aha, no bo to wpadło w koło. No fantastyczna podłoga. Ja się śmiałem z tego wiele razy, że jak można taką podłogę zrobić, a tu lat... O Jezu. Podniosłem to. Wzięłaś czy nie? O, masz chyba. Teraz chyba mam, jest. No. Dobra, weź sobie jeszcze więcej wlazłego. Ale naprawdę, słuchajcie, ta podłoga to jest najgłupsza. O, i mam niezniszczalność. To mogę sobie wziąć niezniszczalność? Ale koksuwa, to idealne na wojnę. Dobra, teraz spodnie. Niezniszczalność jest idealna? Znaczy, okej, przydatne, no bo podczas sklepu wiadomo, że te zbrojki bardzo szybko się zużywają, ale tylko nie, no nie wiemy, bo może tam coś... To zrobię ochrona. Ochrona nie, przed ogniem. Nie, no największe lubię. Ochrona przed ogniem. Wow, to teraz jak będą cię strzelać tymi fajerwerkami. Jestem strasznie. Fajerwerkami strzelać? Mega mocne. Masz jeszcze te buciki? Ja mówię, że jestem strasznie ciekaw, zrobić jeszcze buciki, bo nie mam bucików. To szybko, to bo żeby ci nie było w nóżki zimno. Aha, bo nie ma ocieplania w tej bazie. Ej, zamknął mnie! Otwieraj to, lamusie! Dobra, słuchajcie, ma buty. Dobra, okej. Okay. Zobaczymy, co z enchantuje, słuchajcie, ale ja jestem naprawdę mega ciekaw, co, czy serio jakby ona ma ochronę przed ogniem, bo jeżeli ona ma ochronę przed ogniem i Bobo to spropsował, to goś nie ogarnia w ogóle. Łagodny upadek, spoko. Więc chodź w takim razie. Ale to ona ma zbrojkę na niezniszczalność zamiast jakichś ochronek? No słuchajcie, no powiedzmy sobie, że no ochrona, niezniszczalność, no spoko, no ale... Teraz słuchaj, nie chodź ze mną. Albo powolny upadek, no super. Ale ochrona jest tu potrzebna, słuchaj, nie? I teraz jest tajne zadanie. Musisz teraz iść do milionowic, weź masę TNT i wysadź całe miasto. A ja pójdę ochronić Bobowice. Pozdro. No chyba oszalałeś. Aha. No, dobra, no, idę. Powodzenia, ty, no, chłop wziął i na łebce upadł. No po prostu przekoziołkował czołem po asfalcie. No nie wierzę, no co tu się stanęło? Czy on właśnie dał Julii zadanie, że... Nie, no poczekaj, i poszedł sobie? Nie, ej, bez kitu, przecież dobrze wiemy, że Julii by nie wysadziła żadnych milionowic. Ale jeżeli on chce, słuchajcie, z niej zrobić sobie takiego sługu... Patrzcie, ucieka. On serio ucieka.
Ja nie wierzę. Co to jest w ogóle za agent? Czyli on, słuchajcie, będzie wykorzystywał Juli do jakichś takich ciężkich zadań, rozumiecie? Jestem widoczny, nie? Moi drodzy, subskrybujcie kanał, każdy zostawia łapeczkę i kliknijcie w jeden z tych dwóch filmów oraz oczywiście wpadnijcie na sklep, bo jest tam kolekcja Abra i Bobo Team. Taka fajna, wakacyjna, jak sami widzicie. Woda, kaczka do pływania, TNT, kura i tak dalej. www.abrety, trzymajcie się, elo!